Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Your Turn Today. Witam was w kolejnym odcinku. Jesteśmy po walce w bibliotece, która bardzo mi się podobała. No i co? Tak naprawdę chyba naszym kolejnym zadaniem będzie uzupełnienie tych luk. O ile się nie mylę. Aż dalej moja postać to nie komentuje. Tutaj mam ten pokoik. No spróbujmy którąś książkę wziąć. O! Wydaje się, że ta książka została wypożyczona z biblioteki. Biblioteka to jakiś straszny przeciwnik. Każe być cicho, każe zwracać książki o siebie. A, ona to podsumowuje te badania, które znaleźliśmy na komputerze. Okej. O, nic więcej tu nie jest napisane. Dobra, jeszcze tutaj była zielona. Wow, coś tu jest na niej napisane. Naprawdę? Informacje o naszej przeszłości? Czy to jest podręcznik? Weź się od niego. Informacje o naszej przeszłości? Nie mów mi, że to są informacje dotyczące naszej przyszłości. Nie! To nie to, spójrz! Hej ty! To ja! Dla uczestników zabójczej gry z całego świata, których męczą obstruktorzy, przynoszę dobre wieści? Uwierzcie w to lub nie. Ale powiem wam, jaka jest słabość najsilniejszego obstruktora, Maple. To Trevis? Czy Trevis to nie jest część czaszki, czy coś takiego? Bo się chyba myli. Trevis? Nie, szpara, rysa, otwór. Z jej tyłu. Zapamiętaj to, a będziesz niedługo mistrzem obstruktorów. Słabość jedna z obstruktorów, coś szczerze, to będzie ważne. Głupio napisane, ale dobrze wiedzieć. Prawda. Chociaż mam nadzieję, że nigdy nie spotkam najsilniejszego obstruktora. Okej. Co jeżeli już go znamy? Co jeżeli to jedno z nas? Spróbujmy zwrócić te dwie książki, bo żadnej innej nie widzieliśmy. Mam żadną książkę, dobra. Wsadziłem, ale nic się nie stało. Pewnie dopiero jak wsadzę resztę. Powiedziałem, że pozostałe wszędzie poszukać na tym piętrze, ale tutaj żadnej książki chyba w ogóle nie widziałem. A przeszukajmy to wszystko. Nie, tutaj raczej nic nie ma. Tutaj zaznaczaliście bardzo gęsto, że na tym obrazku jest... Och, zabijcie mnie, nie pamiętam jak on się za... To dużo postaci, które się podobnie nazywają małych dziewczynek w dodatku, których imię zaczęła się na hi. Chodzi mi oczywiście o Hinako. Z tamtej ściągę, bo jestem strasznym grałganem i zapominam, jak widać. Hinako. Że to jest Hinako. Bardzo możliwe i rzeczywiście zastanawia, że ma czarne włosy, a teraz ma takie bardziej jak Nao włosy. Czy to może być jakaś wskazówka? Być może? Być może? Dobra, ja tej książki żadnej nie widzę. To jeszcze sobie przyciągnę. O, tak, o, dobra. Tutaj? Czerwona książka. O kurde. O, witajcie. Wróciliście. Sara, tylko parę morów wejść do tego pokoju, racja? Tak. Więc Shina raczej by to nie było, co nie? Ale dalej może wykorzystać to założenie. A, to chyba prawda. No to, że mistrz piętra może robić co chce. Mistrz piętra? Macie na myśli Hiyoriego? Racja, tak. Powiesz tam coś o nim? Hiyori. Ona zachowuje się śmiesznie, co? Póki co, lepiej przeszukajmy pokój. To mnie interesuje. Z tyłu jest napisane, proszę zwróć mnie na czas. Czy to jest książka z biblioteki? Na to wygląda, Wesioł. Wziąłeś czerwoną książkę. Okej. No to co teraz? Szukam dalej chyba. Co za szkoda. Idziecie już? Nasza wina. Śpieszymy się. W porządku, wyglądacie na zapracowanych. To musi być ciężkie. Hej, zostaniemy przyjaciółmi? Nie, chwila, czy zostaliście przyjaciółmi? Have you become friends? Przyjaciółmi. Staliśmy się przyjaciółmi, jesteśmy sojusznikami. Jest normalnie? Nie za bardzo lubię. Szczerze, od razu z tym przyszło głowy, to jesteśmy sojusznikami. Nie czuję na razie takiej więzi, że bardzo mi zależy. Z jednej strony na pewno nie chcę, żeby lalki ginęły. Nie wiem, jak dużo śmierci lalki już uniknąłem. Słyszałem, że można było na przykład Anzu stracić.
w tej pierwszej walce, ale czy to się jeszcze może zdjąć, nie wiem. Na razie mi nic nie zginął i mam nadzieję, że dotrzymam ten stan jak najdłużej się tylko da, bo to jest... To jest tak naprawdę banalna mechanika, zastanówcie się nad tym dobrze. Mamy postacie, które teoretycznie są lalkami, czyli teoretycznie ich nie szkoda, teoretycznie dopiero je poznaliśmy, więc to są osoby, z którymi jeszcze nie mamy jakieś większej więzi. Nawet tutaj najmniej lubiana postać moja, czyli patrząc na koniec rankingu, to Kutaro, prawda? Tak, Kutaro. Nie jest dalej nawet w części tak jakby... Zależy mi na nim dużo bardziej niż na jakiejkolwiek lalce. Takie są fakty, ale z drugiej strony to jest zupełnie jak takie wyzwanie, jakby gra nam rzuca wyzwanie. Dasz radę przejść jak najdalej bez śmierci żadnej lalki? Prove it. Pokaż to. Jesteśmy sojusznikami. Biedny. Zamiast friendzone to ally zone. Cieszę się, że się dogadujecie. Padajcie jeszcze. Ona jest na swój sposób przerażająca. Okej. Tutaj raczej nic nie ma. Tu już byłam. Tutaj nie byłem jeszcze? Tutaj? Dziwne. No już tego użyliśmy w zaradce tutaj. Nic tu nie ma. A? Czy ktoś go ma? Zauważmy fakt, i to mnie ciekawi, jakie jest wasze zdanie co do tego. Spójrzcie postać Soul, czyli Shina, tego, który ma się na ekranach, pana czapeczki. Zauważcie, jak bardzo każda scena z nim w rozdziale pierwszym i rozdziale drugim była pełna takiego: o Jezu, on coś kombinuje. O ja, co on tam znowu wymyślił. A teraz? Zobaczyłem go i dopiero po raz pierwszy od ile odcinków ciągniemy ten rozdział? Z 6? Coś koło tego? I dopiero teraz po raz pierwszy widzę go w takiej sytuacji, w której bym powiedział: hej, czy on coś się kombinuje? Kiedy wcześniej to było takie naturalne, jak na przykład, nie wiem, widzicie coś wysokiego i patrzycie: o, ale wysoki, albo nie wiem, widzicie coś, kto, nie wiem, nie ma ręki i widzicie: o, nie ma ręki. To samo patrzycie sobie i mówicie: o, on coś kombinuje. A teraz nie ma to odczucia. Jestem ciekaw, czy to jest bardziej kwestia tego, że on mógł zginąć i dlatego jego postać nie została aż tak bardzo wplątana w takie ciekawsze zakamarki fabuły, jak to było w pierwszym, drugim rozdziale, czy po prostu jest na tyle wystraszony, na tyle zaakceptował swój los i na tyle otworzył się przed grupą, że rzeczywiście stał się jej członkiem, którego nie trzeba się obawiać na każdym kroku, jak to było w poprzednich rozdziałach. To jest ciekawe, według mnie. Kurumada wystaje w głowę, wsadził głowę do dziury. A, coś tam jest z tyłu, ale nie mogę do tego dosięgnąć. Coś tam jest? To niebieska książka. Jest coś napisane o zwróceniu na czas. Jeżeli chcecie to złapać, to sprawdźcie tego starego zapaśnika. Kutaro? Ciekawe, gdzie on jest. Właśnie, gdzie jest Kutaro? Czemu Kutaro jest potrzebny? Jeżeli w dziurze ciemnej jesteś w stanie przeczytać, co jest napisane z tyłu książki, to raczej jesteś w stanie to się wyciągnąć, chyba że masz jakiś wiedźmiński wzrok. Ale to jest moje czepianie się. Gdzie on jest? Są na cmentarzu? Jest. Na co mi patrzą? Znajdziemy go, Sara. Dam z siebie wszystko. Też dla dobra Ranmaru. Yo, Sara, znalazłaś coś? Teraz ci o tym myślę, Kurumada prosił Kutaro. Potrzebujemy cię, Kutaro. Potrzebujemy kogoś z drugimi ramionami, długimi, umięśnionymi, niczym gałęzie ramionami. Bez pytań, chodź ze mną, podam później. Potrzebuję ciebie, Kutaro. Kutaro, potrzebuję twojej siły. Raczej bardziej mocy. Nie wiem, co to znaczy, ale zostaw to mi. Chodźmy, Mai. Chodźmy. Dziwaczne. W ogóle, jeżeli chodzi o atrapy, które dołączyły do nas w tym rozdziale, myślę, że teraz mój ranking by się troszeczkę zmienił. Jeżeli miałbym go dawać bardzo na szybko, to podejrzewam, że wyglądałby on tak, że na pierwszym miejscu byłby Ranmaru, ale to być może przez to, że po prostu dużo go mamy, bo jest w parze z Sarą. Na drugim miejscu dałbym wtedy Hayasakę, nie wiem dlaczego go polubiłem. Na trzecim miejscu dałbym Anzu, na czwartym miejscu dałbym... Hinako, na
Piąte Merze for Mai i Naomichi. Na razie te postacie nie zrobiły na mnie jakiegoś większego wrażenia. Jeszcze nie mam do nich jakiegoś takiego większego wow, lubię was. Co do pozostałej czwórki, to też mówiłem. No Ranmaru na razie, Renmaru przepraszam, bo pociągnę Ranmaru, a mam napisane Renmaru, nie wiem, która jest wersja poprawna. Chyba Renmaru? A może nie Renmaru? Chyba Renmaru. Ranmaru. Muszę to poprawić. Wydaje mi się, że to jest Ranmaru. Literówki, wiesz co? Ja w tej grze przyznaję, często mi to zwracać uwagę, że słuchaj Bober, ty źle to czytasz, źle tamto czytasz, tamto imię. Albo na przykład był ten motyw, że ktoś mi napisał, jakie to ma imię i nazwisko, ja nawet nie stwierdziłem, że one są w sumie cały czas dostępne na tej kartce. Ale uwierzcie, że oprócz tej kartki te nazwiska prawie się nie pojawiają. Ja naprawdę mam problem z zapamiętaniem ich, bo one są zbyt rzadko jakby się jakkolwiek pojawiają w akcji, żeby je zapamiętać dobrze. W rompie cały czas przed były widoczne nazwiska w okienku, tutaj widzimy tylko imiona. I to jest mega utrudnienie, jeżeli chce się zapamiętać nazwiska całe. Jeżeli ktoś mają porąbane i imię i nazwisko, to już zupełnie inna sprawa. No, ale idźmy teraz na ring. Dawaj na ring! Okej. Tak wolno! Pośpiesz się i właśnie tutaj! Naprawdę będziesz do mnie tak mówił? Kutara sięgnął z dziury i wyciągnął książkę. Okej. Okay. A, jest strasznie mokra. Ale chyba da się z niej wyczytać to, co trzeba. Zobaczmy. Jeden Shin zobaczył mnie dzisiaj. On się do mnie uśmiechnął i powiedział wesoło dzień dobry. Co to za straszna książka? Pamiętnik? Czy to jest pamiętnik Soul? Czyli Shina? Czyli zielonowłosego? Naszego? W sensie... czapaczki? Shin. O kurde. Spójrzcie, co jest napisane z przodu. Napisane tu jest Shin Tsukimi. Test danych sztucznej inteligencji. Test danych sztucznej inteligencji? To jest pewnie eksperymentalny log, czyli taki zapis, napisany przez Shina. Nie mów mi, że on zbliżył się do mnie tylko po to. Cholera, stary. Naprawdę musisz... powiedzieć wszystko, co wiesz niedługo. Dlaczego miałbym wam powiedzieć? Ej, przestań! To są twoi ukochani sojusznicy, prawda? Nie ma co trzymać sekretów, co? Nie mam żadnych sojuszników. Nie mam żadnych sojuszników. Są? Pamięta Sara i Shin? Oni dla mnie się ledwo różnią. Wow. Main course. Nie wiem, czy to nie chodzi o to, że główne danie może poczekać na koniec. Póki co jest tura Shina. To wszystko, racja? Wow. Dotychczas, jeszcze szczególnie po pierwszej scenie, gdzie powiedział, wszystko spoko, oczywiście nie uwierzyłem mu, ale wszystko spoko, w ogóle przestałem czuć tę wrogość, a tutaj? No aż mrozi krew w żyłach, co? My jesteśmy... Więc póki co, trzymajmy się za rączki i dawajmy się wszystko, panie Tosaro. Daj spokój. Jeżeli się nie pośpieszymy, przegramy Berka, racja? O ta, racja. Nie ma teraz czasu, żeby się martwić tym, co jest w książce. Sara, pośpieszmy się i złapmy Shina. Tak. Zgadza się. Na początku musimy wygrać grę w Berka. Wróćmy do naszych poszukiwań, mistrzu. Panie. Przestań już z tym dzisiaj. Znaczy, przestań już z tym. Dobra, to co, wracamy chyba do biblioteki, myślę, ale też save it poleci. Ciekawe, co się otworzy, albo co się stanie. Myślę, że nie będzie kolejnej walki od razu. To się aktywowaliśmy, no to było pewne, prawda? Schody biblioteczne, wow. Czy to nie będzie? Chwila.
Jesteśmy teraz na piętrze piątym. Byliśmy na czwartym. Jeżeli pojechaliśmy w górę, to nad nami teraz ma być przejście do piętra szóstego, ale na zdrowie. Jeżeli jesteśmy na piętrze piątym i zjechaliśmy w dół, bo byliśmy na piętrze czwartym, to oznacza, że to może być na przykład coś, co jest za tą bramą. Nie, ale to chyba źle to kombinuję. Usłyszałem ciekawy dźwięk, taki spory dźwięk, zastanawiający dźwięk. Co to? Schody! Shin może tam być. Sara Senpai! Idź tam! Wezwiemy wszystkich. Okej, ruszajmy się, Sara. Idioto! Moja głowa odleci! Lepiej popatrz, czy Shin nie ucieknie, aż skończy się transmisja. Przyjąłem. Musimy iść, Sara! Racja. Nie możemy pozwolić mu uciec. Okej. Aha, okej. Schody z półek. Nie widzieliśmy Shina w żadnym innym pokoju, więc idziemy. Tu wygląda jakiś koloseum. Shin! O, przybyliście. A więc? Skończyliście już przekazywanie tej brudnej roli bycia tym? Nie o to w ogóle chodzi. I to Sublime? To było podniosłe, idealne, majestatyczne? Nie. A dajmy to opcję z ciekawości. Jestem ciekawy, jak on zareaguje na takie słowa. Tak, to było naprawdę wyniosłe. O, opowiedz mi więcej. Co ważniejsze, tylko sprawdzam, ale pistolet jest przeciwko zasadom Berka, racja? Jasne. Tak długo, jak będziecie przestrzegać zasad. Kazałeś nam czekać, Shin. Zawsze coś kombinuje. Nie wybaczę ci nawet, jeżeli przeprosisz, miał? O, to jest strasznie męczące. Jesteś niesamowicie pewny siebie. Nie, ja naprawdę mam problem. Ponieważ spójrzcie. Nie mam nawet obroży, żeby grać w Berka. No przecież, ale mówię, ja jestem pewien, że my pójdziemy na cmentarz i tam znajdziemy jeszcze jakieś dodatkowe ciało i nałożymy obroże, którą mamy. Co my teraz robimy, miał? Nawet jeżeli damy Berka, nie ma sensu, uff! Serio? Mówiłem, że powinniście byli oddać mi tą obrożę, prawda? Co zrobicie, jeżeli wam ją Co zrobicie, jeżeli mi oddacie? Nałożę ją, ale oczywiście, jeżeli stąd wyjdziecie, powolutku. Albo inaczej, czy chcecie, żebyśmy zabijali się aż tak agresywnie? Wybierz, panienko Saro. Wystarczy tych szarat, Shin! Co masz na myśli, Soul? Czy nie jest poważny co do tej głupiej gry? On nawet raz mi powiedział... On nigdy nie powiedział, że jeżeli przegramy Berka, zginiemy. Jestem pewien, że on czeka, aż coś się stanie. W skrócie... to, co robiliśmy... To, co on robi, to próbuje nas zniszczyć od środka. Od środka? Nasi sojusznicy? Nasze ciała? Nasze ciała? W środku naszych ciał? To niesamowite, jak możesz być zabawna w takich momentach. Chodzi o naszych sojuszników. Okej, myślałem, że to nie jest związane z obrożą. Ale Soul mnie wyśmiał, więc wy już nie musicie. Chyba nie masz na myśli, że on sprawi, że atrapy coś zrobią. Racja! To są tylko marionetki. One trzymają się z Shinem, miał? Ale...
Ale Garniard i reszta przeszli przez to samo, co my. Więc dlaczego nie założymy, że nie wszyscy się tutaj zebrali? Dlaczego nie zauważacie, że nie wszyscy się tutaj zebrali? On ma rację. Kutaroi Mai tutaj nie ma. Nie mówcie mi, że ich celem jest... Poszukajmy muskularnego goryla, miał? Wow. Boli mnie to, ale... Nie ma teraz czasu, żeby martwić się o Shina. No nie ma teraz czasu, to prawda. Wow. Jestem ciekaw. Dobra, ale gdzie mogę ich znaleźć? Muszę teraz wrócić. A tutaj jestem, okej. Okay. Znajdziemy ich na kamerach? Gdzie jest Kutaro? Starsza się z Saro? Gdzie są groby? Spojrzałem na monitor pokazujący cmentarz. Co? Kutaro? Co takiego? O, przepraszam, mistrzu. No, nie gadajcie. Ty! Zawsze myślałam, kiedy to zrobię. Dlaczego ty? Powiem ci, prawdziwym celem nas, Atrap, jest zabicie naszego partnera, zanim Shin zginie. Tylko tak przetrwamy. O, kurde wele, jak to jest po prostu paskudnie dobrze przemyślane. W sensie... Ale, wow! W tym momencie cała gra się obraca. Bo my teraz nie walczymy w 12 przeciwko jednej osobie, tylko walczymy teraz w 6 przeciwko 6, która walczy, a także przeciwko jednemu. I to jest 6 na 6 na 1, a teraz prawie 6 na 7 trochę, ale też nie do końca, bo oni też walczą z Shinem, ale na swój własny sposób. Wow, Kutaro został wyśnięty, jestem ciekaw, czy to przeżył. Raczej tak, znaczy na pewno przeżył, dalej żyje, ale potrzebuje pomocy, to jest prawda. Czy atrapy czekały na okazję od początku? Straszna zasada, co nie? Starsza się z Rosaro, musimy iść. Tak, do Kutaro. Ciekawe, czy on to przeżyje. To zmienia wszystko. To zmienia absolutnie wszystko. A ja, debil, ratowałem te lalki, nie? Tylko Jortern tutaj jest w stanie sprawić, że wielki sukces przeżycia tam... Nie wiem, ile było prób, 4? To zakładałem, że 4 lalki mogły zginąć. Zamienia się to w to, że tak naprawdę mam więcej przeciwników do zabicia. Wow. Super Anstro. Biliśmy tak szybko, jak mogliśmy. Prawie potykaliśmy się o siebie, aż dotarliśmy na cmentarz, gdzie był Kutaro. Duży nóż był wbity w jego plecy. Krew lała się. A ten obraz wyrył się w naszych umysłach. Jest w porządku. Jeżeli ktokolwiek miał to przetrwać, to jest to Kutaro. Stawiałem Kutaro albo Kejciro, prawda? Kutaro! Muskularny gorylu! Gdzie jesteś, miał? W którymś z grobów? Zabił ją? W porządku! Wszystko gra! Kutaro! Nigdy nie byłem bardziej zadowolony ze swojej muskulatury niż dzisiaj, mówię wam! Jak ona to zwaliła? Co za debilka, żeby zostać zabity, zanim mogliśmy w ogóle... Nie zabiłem jej. E? Po prostu ruszyłem na moment. Pewnie się wyłączyła. Co to? Nie zabiłeś jej? Głupi jesteś? Dlaczego tego nie zrobiłeś? Ona chciała odebrać twoje życie. To nie jest tak, że ona naprawdę to myśli. Kutaro, ktoś się pozmienił? Skąd tyle odpowiedzialności, wyrozumiałości i empatii w tym samolubnym, muskularnym ciele? Co? Dotyczy się was wszystkich, racja?
Shin ma wasze życia w swoich rękach. Więc jesteście to zmuszeni, racja? Jesteśmy tacy sami. Wy i my. Kutaro. Po prostu przestańcie. Mam dość tego przyczepiania śmierci. Grania w tą takiego przerzucania się tą śmiercią wokół nas. Pracujcie z nami, atrapy. Co ty mówisz? Nic wam nie zrobimy, Hinako. Więc zróbmy to, wy też. Nie bądź głupi, nie słyszałeś zasad? Jedni albo drudzy muszą zginąć, my... Czy jak zrobić tak, jak on chce, to dobrać was to do zwycięstwa? Wygramy to. Koniec z remisami i porażkami. To jest absolutnie moment, w którym Kutaro po prostu rośnie w oczach. Rośnie. Zaczyna rosnąć na poziom swojego masywnego ciała. Ale to jest też ten moment, w którym dosłownie aż się prosi o scenę, gdzie Mai wstaje i go jeszcze raz gra i dobija. W sensie, to była taka rozpacz. Ta rozpaczliwa rozpacz, taki początek chaosu, że szok. Ale zacznę. Jeżeli ktoś okaże się być zdrajcą, jak mam zacząć zwycięstwo? A z lalek, według mnie najbliższa zdrady jest właśnie Hinako. Więc trzeba uważać na Keijiro, który również był na mojej liście osób zagrożonych. Dwóch. Musimy wierzyć, albo nie wydarzy się cud. My... musimy stać się prawdziwymi sojusznikami. Ha. Nie wiem, naprawdę. Kutaro powiedział więcej mądrych słów niż przez całą grę. Jestem fanem. Jakby to był początek gry i tak by Kutaro się zachowywał, to by na top 1 pozycji był. Team Kutaro. Pierwszy raz z czystym sercem mówię. Jak za starych dobrych czasów streamowych. Oczywiście tam nie dotarliśmy do tego momentu. Kutaro płacze. Ale nie z bólu od jego rany. Jego... taki płacz od serca wypełnia cały pokój. Pozwól, że tym się zajmę, Kutaro. Ranmaru! Idioto! Jak możesz na to... jakby... jak możesz się temu poddać? Jak możesz to zrobić? Jak możesz... być taki naiwny? On może tak będzie łatwiej. O, zamknij się! Plus jeden, Ranmaru, plus jeden. Cholera. Nie mamy czym go... nie mamy czym leczyć rany. Ale... czy raczej możemy coś... jedynie co mam to ten kaptur. Ale czy jak go zerwę, to pomoże w zatrzymaniu trawienia? Jesteście takimi idiotami. Ale mam na myśli, dlaczego nie? Oni są interesujący. Mówię serio. Wyobrażasz sobie, jak sprzeciwiamy się i wygrywamy? Panienko z gimnazjum? Zamknij się. Hej, nie mogę go teraz dotknąć. Pomóż mi, Kurumada. Co? Ja? Okej. Trwanie zatrzymało się. Nie jest tak źle, jak wygląda. Dla mnie też się nie wydaje. Znaczy, dla mnie... kurde... nie wydaje mi się, że tak jest. W sensie on chyba zaprzeczy temu, co bym powiedział. Kleji! Usiądź. Przynajmniej odpocznij trochę. Mei tak nie może się ruszyć. Nie może zostawić sojusznika z tyłu, racja. No, masz rację. To jest w sumie ciekawe, bo tak naprawdę oni... Midori, czyli nasz Shin, tak wymyślił te zasady. Paskudnie, że oni, nawet jakby chcieli, to nie mogą ich zostawić tak naprawdę. Znaczy, z drugiej strony mogą, ale jeżeli chcą, żeby atrapy przeżyły, pomimo tego, jaki oni mają cel, jakie atrapy mają cel, to że teraz tym atrapom się już naufać kompletnie, szczególnie, że ten cel znamy. Oj. Jeżeli znajdziemy jakiekolwiek lekarstwa, to od razu je przyniesiemy. Nie męcz się z tym. Skup się na tym, co robisz. Tak. Czuję to. Takie poczucie zjednoczenia. Zaufanie w najszczersze zmysły. Kutaro połączył się. Połączył się z nami. No, czas zacząć tę grę w Berka. Musimy złapać Shina
i wymyśleć coś. Racja. Okej. Okay. Myślę, że tym, co wymyślę w tym momencie, jest koniec odcinka. Działo się, oj działo. No powiem wam, że zadrżałem na widok Kotaro mimo wszystko. Chociaż nie jest moją ulubioną postacią, to dalej tak wspominam często, wszystkie postacie tutaj są dobre. I Kotaro nie jest absolutnie wyjątkiem. No i bardzo to był dobry odcinek Kotaro. W sensie chyba najlepszy, jaki miał dotychczas. Miał dużo fajnych scen, ale ta jest chyba najlepsza z najlepszych. Imponująca mowa, bardzo motywująca i rzeczywiście czuję to jeszcze to wybaczenie May, pomimo wszystko. Wow. Jestem w szoku, jestem naprawdę w pozytywnym szoku. W kolejnym odcinku lecimy oczywiście dalej. Teraz mogę was jedynie poprosić o to, że jeżeli chcecie, żeby kanał się rozwijał, zostawcie łapkę, zostawcie krótki nawet komentarz. Jak chcecie, to długi również zapraszam. Oprócz tego zapraszam was do zostawienia subka z dzwoneczkiem, jeżeli tego jeszcze nie robicie, żeby być na bieżąco, ale materiały teraz są codziennie o 16. Do tego zapraszam was do opisu, jeżeli chcecie śledzić mnie na innych platformach, na przykład na Twitterze, Patronite, serwerze Discord, Twitchu oraz na moich dwóch blogach, blog Pekatorum i blog Apokalipsa. Zapraszam na wszystkie, być może coś wam się spodoba, a my widzimy się już w kolejnym odcinku, jeszcze chyba w tym tygodniu, ale kiedy dokładnie? Podejrzewam, że sobota albo niedziela? To oglądacie prawdopodobnie w czwartek, więc... Chyba niedziela? Chyba wychodzi na to, że niedziela. Także do zobaczenia, do usłyszenia i widzimy się właśnie w tym odcinku, a także jutro o godzinie 16 w Danganronpie pierwszej, prawie końcówce już całej serii drugiego analitycznego podejścia. Także trzymajcie się, no i hej, pa, pa.